Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Rosso i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie cisnąć oczywiście Path of Exile, tak jak sama nazwa wskazuje i to co widzicie na ekranie. Ostatnio biegaliśmy sobie po mapach i je czyściliśmy. Dzisiaj, biorąc pod uwagę fakt, że poprzedni odcinek był tylko taki pokazowy, będziemy robić sobie Yellow Eldera. Głównym bossem tak naprawdę w grze jest Uber Elder, którego ubija się po pokonaniu Shapera, a sam Elder jest również takim bossem, powiedzmy, na poziomie Shapera w momencie, kiedy pojawia się na mapkach, gdy jego, jakby powiedzieć to, kiedy ma przejęte więcej niż 20, więcej lub równe 20 regionów, czyli 20 map. W tym momencie pojawia się, jeżeli jest więcej żółtych, pojawia się Yellow Elder, czyli tych z tieru od 6 do 10. No i tutaj oczywiście zgodnie z tym, jeżeli jest więcej białych, to się pojawia zwykły Elder i jak jest więcej czerwonych, czyli tych od tieru 11 do 15, pojawia się wtedy Red Elder. Żeby do tego Eldera dojść, potrzebujemy ubić to wygląda w ten sposób, nie? O, tutaj mamy te mapki i generalnie pojawia się 5 map, na których są bossowie. Jest Purifier, jest generalnie Enslaver, Constrictor i Eradicator. No i oczywiście sam Elder. Najpierw musimy ubić bossów, tych, których wymieniłem, tak zwanych Guardianów, Strażników. No i na samym końcu musimy iść na Eldera, w tej kolejności, żeby nie iść na początku na Eldera, bo to może się źle skończyć w tym wypadku, bo nam może po prostu przepaść, nie? Dlatego postanowiłem, bo pojawił mi się ten Elder i tak potrzebuję dojść do Shapera najpierw w sumie, dlatego nie chciałem robić tego Eldera. Niemniej jednak stwierdziłem, że i tak... Tak gównianie mi się mapa ułożyła, że dojście do Shapera jest bardzo trudne w tym momencie, dlatego zrobię sobie tego Eldera i będę starał się docisnąć tego Shapera później. Dlaczego? Z tego względu, że teraz, żeby dojść do kolejnego fragmentu pamięci od Zany, tudzież Shapera, potrzebowałbym wyczyścić mapkę z influencem Eldera, czyli mapkę, na której jest jego, nie? Tamte działanie, te macki śmieszne, czy jak to tam się nazywa. Z tieru 12, a taki tier aktualnie mi nie chce nigdzie wyskoczyć. W momencie, kiedy robiłem dzisiaj już kilka tych mapek shaperowych, tak żeby tutaj poczyścić, bo tutaj wszystko praktycznie... tą część, która jest poza tym, co teraz pokazuję, goddammit, zrobiłem sam, czyli czyściłem Shapera wokół. Docisnąłem piramidę, docisnąłem bazar, docisnąłem tutaj Moon Temple, ale nie chce mi się nigdzie dalej pojawić Elder. Dlatego stwierdziłem, że fuck it, że tak powiem, no i wezmę sobie, ubiję tego Eldera, bo ile dobrze pamiętam, nie wiem czy tak to działa czy nie, bo nie pamiętam już teraz, ale chyba jak ubiję Eldera, to powinien się progres zresetować na mapce, nie? W sensie ta cała wojna między Shaperem i Elderem. Dlatego no, moim celem jest głównie ubicie Shapera, jak na razie, a potem no Eldera, tylko że no nie wiem jak tam z Uber Elderem będzie. Na razie się skupimy na zwykłym Elderze i na Shaperze potem. Będę wam wrzucał odcinki swoją drogą właśnie z czegoś takiego, z jakichś ubić bossów, czy jak będę robił jakieś ciekawsze mapki typu Acili, bo chcę uzbierać swoją drogą 10 kompletów. To jest tak a propos, to tak mi się zmienił mój ekwipunek od ostatniego materiału. Chcę uzbierać... O kurde, za wcześnie to odpaliłem. No trudno. Chcę uzbierać sobie fragmenty na Acili i poubijać Acili... to jest Elder swoją drogą. Poubijać Acili razem z wami na mapce. Na Jezus, nie na mapce, tylko na wizji Vaults of Insanity. Mam taki ogromny damage, że on powinien zejść raz, dwa. Bosiak, Guardian śmieszny. No i on w tym momencie będzie go tutaj sobie ożywiał, a my już możemy powoli cisnąć tak, żeby
tak, żeby jak najszybciej go ubić. Dobra, on go teraz przeniesie, a my idziemy dalej za nim. Pyk, leży. No i wypadł nam itemek, jego osobisty, że tak powiem. Ja bym chciał się jeszcze wrócić na mapkę, o właśnie, i doczyścić co, to, co tam jest do czyszczenia. Będziemy sobie biegać na razie z tym mniejszym AOE, bo muszę wyskillować, kurczę, tego gema, bo wszystkie mi się wbiły na 20 level oprócz tego, bo tego używam tylko na bossów, nie? Tego tutaj. Wszystkie mam na 20 levelu, a ten mi został na 18, dlatego troszkę sobie z tym pobiegam i postaram się, o, to się sprzeda, i postaram się troszkę go teraz polewelować, bo i tak ten te AOE jest ogromne, ale już nam się mapka skończyła, także nieważne. I co, i teraz lecimy po następnego, nie? No widzicie, i tutaj już się wyczyściło. Dobra, to teraz lecimy na Moodgazer. Teraz lecimy na Moodgazer. Jeszcze to tutaj sobie sprzedamy na szybciocha. Tak, to sprzedamy. Tutaj coś ciekawego. Energy Shield. Nie, nic ciekawego niestety. Ale to nic. Sprzeda się to zawsze jakieś te mini orby. Muszę się napić, wybaczcie. Bo mi w gardle zasycha od gadania. Także no. Dobra, lecimy po następnego. No tutaj sobie już zmienię. W sumie, żeby było szybciej. Żeby było szybciej, słuchajcie, i będziemy cisnąć. Zostało nam jeszcze, nie licząc tego, na którym teraz będziemy, zostało nam dwóch bosiaków, w sensie mini bosiaków, tych strażników. A później sam Elder. Mam nadzieję, że uda się to wszystko w jednym odcineczku ogarnąć, żeby nie był też za długi, bo takie długie odcinki nie mają większego sensu, a zdaję sobie sprawę z tego, że w sumie PoE do oglądania nie jest za ciekawe. PoE jest fajne na streamy w sumie, bo na streamach się dużo potem dzieje, fajne luty czasem lecą. Ostatnio mi wyleciała zbrojka dosyć droga, dwa egzalciki wypadły za nią. Właśnie na streamie, swoją drogą. Ostatnio nie było streamu, znaczy były streamy w tygodniu, ale potem już pod koniec tygodnia zniknęły, z tego względu, że byłem strasznie, strasznie zmęczony w związku z moją pracą, bo kurczę, miałem ostry zapieprz w robocie. No i odpuszczałem sobie streamy, w dodatku nikogo tam z ekipy nie było jakoś tak bardzo, przynajmniej w weekend potem, także tutaj też troszkę mniej tych streamów było już później pod koniec tygodnia, ale od poniedziałku chyba do czwartku, czy tam do środy były codziennie. Przeważnie od 18 do 21 streamuję, no i przeważnie PoE albo jak coś z ekipą gramy, czasem Margo wleci, ale to wratuje w momencie, kiedy nie mam odcinków nagranych, bo granie w Margo mija się z sensem na streamie moim zdaniem, bo nie wiem, w sumie musiałbym naprawdę mieć 15 kurczę postaci, żeby grać i się przylogowywać co chwilę, no albo stać na jakiejś elitce, ale to też bez sensu. Dlatego no u mnie Margo tak bardzo na streamach nie jest, szczególnie, że streamuję bardziej na Twitchu niż na YouTubie, tego nie chciałem. A no tak, ten go ubija, no i teraz idziemy na bosiaka. Teraz muszę pamiętać, żeby odpalić później te moje walowe rzeczy. Fajnie by było w sumie clarity mieć pod wal. O, biorąc pod uwagę fakt, że ja tutaj dosyć mało mam many, a będę miał jeszcze mniej, to przydałoby się mieć. Dobra, ubijamy Mendę. A ty żeś mnie namierzył, Mendo. Okej, okay, dobra, przenoś mnie szybko. Esik. Oho. Tak. Ło, ale nie przyrzna. Dobra, no ale tu już mamy wyczyszczone w sumie. Nie mogę, dobra, muszę się tak przenieść. Tutaj mamy wyczyszczone, także nie będziemy tutaj dłużej siedzieć. Ciśniemy od razu po następnego bosiaka, czyli konserwatory. Konserwata. A, nawet sobie ułożyłem tak jak powinienem, także fajnie. Jak widzicie, coraz mniejszy jest influence Eldera na tych mapkach. Dlatego wyczyści mi się on całkowicie tak naprawdę. Ale to nic, to nic. Eldera tak czy siak muszę ubić do challenge'a.
A czekanie na Uber Eldera jest dosyć ciężkie, bo wywołanie go jest strasznie denerwujące, szczególnie że na wysokich tierach te mapki, znaczy mapki z wysokich tierów nie chcą tak bardzo lecieć tak naprawdę. Zresztą już teraz jest problem z wywołaniem go na jakiejkolwiek dwunastce, bo mam strasznie mało map tier 11, 12. Jak chcę kupić jakieś, bo mógłbym sobie pokupować, to ludzie nie chcą sprzedawać z jakiegoś powodu, nie wiem, albo nie mają, albo co chwilę ktoś im kupuje czy coś, nie, cholera go wie jak to wygląda i jak to tam działa, no ale dzisiaj mi się udało trochę kanionów kupić w sumie, bo potrzebowałem właśnie, bo na kanionie jest Elder, dlatego znalazłem typiarza, który mi sprzedał 5 sztuk, już na zapas w sumie. Już na zapas, także jest ten plus, że udało mi się chociaż coś wyłapać, ale wyłapać tiery wyższe jest problem. Chyba że ludzie po prostu może nie chcą sprzedawać jednej sztuki, nie? To jest to, nie opłaca im się za bardzo wracać z mapy, czy wracać skądkolwiek, żeby sprzedać typowi jedną sztukę. Dlatego warto było kupować więcej, niemniej jednak te mapy z tieru 11 plus tak naprawdę, czyli wszystkie czerwone, to one chodzą za no, po 5 chaosów w górę, dlatego kupowanie większej ilości mogłoby skutkować bankructwem po pewnej chwili, albo po kilku takich zakupach, z tego względu, że no powiedzmy, mam też jeszcze inne wydatki w tej grze, z tego względu, że jeszcze nie mam sześlinka żadnego, w sensie tą tarczę, znaczy tą laskę tego staffa potrzebuję na Six Link zrobić. Problemem jest to, że 10 egzaltów kosztuje najtańsze, przynajmniej kosztowało jak sprawdzałem, nie wiem jak teraz. Łyczek, wybaczcie. Nie wiem jak teraz będzie kosztowało, ale zgaduję, że jakoś bardzo nie stanią. Martyr. Martyr. Dobra. Co się stało z moimi tymi? Nie mam tych. A ten jest łatwiejszy. No, przenoś. Bęk. Iź. Okej. To został jeszcze. O, pojawił mi się na 12, kozacko. Cholera. Cholera. Byłoby fajnie teraz, kurczę, chociaż tą 12 sobie machnąć na szybko, zanim mi zniknie całkowicie. Tylko że ja nie mam Crystal Ora aktualnie. A, nie mam Crystal Ora. Dobra, no trudno. Idziemy dalej po prostu. Najwyżej będę się męczył kolejny raz, żeby go wywołać tutaj. Trudno się mówi. Lighthouse, słuchajcie. Ostatni z Guardianów. I potem sam Elder. No, go, go, go. Okej, lecimy. Tyry, tyry. Tu, pyk. Ciekawe jestem, czy mi zniknie teraz, jak ubiję Eldera. Albo chociaż jak ubiję teraz tego tutaj ziomka. Ciekaw jestem, czy mi zniknie influence na tej dwunastce. Jeżeli tak, no to trochę słabo. No ale trudno się mówi. Bo teraz nie pamiętam, jak to dokładnie działa. Ci są najgorsi. Kurczę, oni wybuchają przy śmierci, i wtedy można niechcący paść. Dobra, okej, to jeszcze ci wybiję na szybciocha. Skrzynki zawsze warto otwierać, pamiętajcie. Mimo że to trochę czasu zajmuje, a na wyższych tierach wbijanie jak najszybciej mapy jest bardzo ważne, gdyż na tym levelu, no, exp leci już tak słabo, że to jest szok. Dlatego im więcej map zrobicie w mniejszym czasie, tym lepiej. Niemniej jednak, no, jeżeli aż tak komuś bardzo nie zależy na wbijaniu wysokiego levela, to można sobie tutaj jeszcze pootwierać, o, jakieś skrzyneczki, bo z nich zawsze jest jakiś lucik, znaczy przeważnie. Czasem się nie pokazuje z tego względu, że mam loot filter.
A widzicie, tak teraz ten. Ale czasem wypadają jakieś orby fajne. Raz mi nawet egzalcik wyleciał tak po prostu ze skrzyneczki. A chciałem obok niej przejść i ja mówię, a otworzę, stwierdziłem. No i otworzyłem i kurczę, wypadł egzalcik. Dlatego warto otwierać. To było gdzieś na. No kurczę, to jeszcze było chyba. Jak były cztery akty i robiłem chyba właśnie. Cztery akty i trzy poziomy trudności. I robiłem chyba na Mercilesie Brutusa w pierwszym akcie. I właśnie mi wypadł chyba egzalcik wtedy, o ile dobrze pamiętam, bo jakoś tak to było. Manor of Madness. Aha, no tak, dlatego mi się resetują wale. Bo to jest inna instancja. No, cóż. Go, go, go. Dajesz, Elder, szybciej. Nie mamy tyle czasu. Trzeba jak najszybciej to zrobić, bo jestem ciekaw, co z tą dwunastką. Ostatni chyba, nie? Bosiak. Wow, 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 wow. Nieładnie. Cholera. Tak, ten jest troszkę, ten ma troszkę inną mechanikę. W tym czasie troszkę bardziej pomęczyć i troszkę dłużej to zajmuje, ale to nic. Trzeba uważać, bo kurczę, menda jest z błyskawic, a jak szok wejdzie, to takie obrażenia mogą wejść na mordę, że to jest szok. Ale na szczęście moje płomyki go skonsumowały. Dobra. Ostatni to był. Teraz już został tylko sam Elder. Jeszcze tylko tutaj sobie trochę poczyścimy mapkę, bo nie dokończyłem jej. Tak na szybciocha ją machnąłem. A to zawsze expik. O kurczę, nie mogę tam nisko wejść, zeskoczyć słabo trochę. Ale to nic. Tutaj zaraz nam się jeszcze uzupełni flaszeczka. O! Będziemy mogli tam pobiec trochę szybciej. O, tu jest ten Rogue Exile. Okej. Okay. No i został nam tylko Elder. Jestem ciekaw, jak nam pójdzie z tym Elderem śmiesznym. Czy walka z nim nie jest jakoś trudna. Przynajmniej, znaczy jest trudna generalnie, jest to jeden z trudniejszych bossów w grze. A czy może nie ten, Uber Elder jest trudny, bardzo trudny generalnie, bo walczymy z dwoma bossami naraz. Spoiler alert, po fakcie. Ale no, walczymy z dwoma bossami jakby, dlatego jest to dosyć trudne. No, ale jak się zna mechanikę, jak się ogarnia, to nie ma problemu. Znaczy w sumie zawsze pierwsza walka ze Shaperem, jeżeli ktoś nie ogarnia. Ktoś nie wie, jak wygląda ta walka, no to jest wtedy problematyczna, bardzo problematyczna. Z tego względu, że jest taki moment, w którym łatwo paść. Znaczy jak będę robił Shapera, to wam to nagram i pokażę wam, jak to działa, jeżeli ktoś jeszcze nie był na Elderze. Chociaż pewnie jak ktoś gra i nie był na Elderze, to miliard razy widział, jak ktoś Eldera ogarnia. Także no. Dobra, słuchajcie, idziemy na Eldera. Znaczy na Shaper tego. Wracając do tematu, pewnie miliard razy każdy widział, jak Shapera już ogarniają. Dlatego dla większości z was pewnie nie jest to już coś takiego, powiedzmy, nowego. Niemniej jednak i tak wam nagram. No cholera. Tu chyba nie ma regena. Albo jest słaby recovery, co? Nie. Chyba dwie esencje, to się nie opłaca za bardzo. Widzę, że tu gdzieś jest tego bridge. Gdzieś chyba będzie. Tak mi się zdaje przynajmniej, bo widziałem kreseczkę, która leci sobie, fajnie. Albo mi się zdawało, nie chcę mi się do Zany wchodzić na razie. Wiem, że to troszkę tutaj marnuje exp potencjalny. No, chociaż wbijemy. Może jakiś alchemiorb chociaż wyleci, czy coś.
No, albo jakiś unikat, który się sprzeda i też będą fragmenty na Alchemii Orba. Albo jakieś zawsze itemki z Synthesis do Challenge'a. Troszkę dodatkowego expa zawsze na propsie, szczególnie na tym levelu. To i tak jeszcze od 90 do 95 jeszcze jest tak całkiem stabilnie, bo większy pułap do wbijania levela pojawia się od 8. Aha, już zrąbałem. No a trudno, schodzimy. No weź mnie teleportuj, typie. Halo. Dziękuję. No. Większy pułap do wbijania levela zwiększa się po levelu 80, w sensie od 70 do 80 jeszcze jest easy. O, mapka. Od 80 do 85 tak naprawdę już jest troszkę trudniej niż zwykło być w sumie. Od tego 70 do 80 jest potem taki przeskok, że no dłużej się wbija, dużo dłużej. Od 80 do 85 do 95 znowu jest kolejny przeskok, bo znowu jest więcej niż normalnie expa. Także tutaj już też się trudniej trochę wbija level. No a potem jest 90 do 95 i tu już jest taki poziom, no tutaj już się bardzo ciężko wbija exp, szczególnie boli to w momencie, kiedy się padnie i się straci te ileś tam naście procent. I kolejnym takim pułapem tak naprawdę jest od 95 do 99, bo tutaj też się zwiększa po tego ilość expa i to tak w sensie, że zawsze jest jakiś schemat z tym expem, ileś tam procent więcej, a tutaj po prostu jest nie, jeszcze więcej, coraz, znaczy no, kilka razy więcej niż normalnie z levela na level. No i potem już końcówka wychodzi 99 do 100 i tam już się zabawa zaczyna. Dobra, słuchajcie, idziemy na Eldera. Essence of Value and Meaning. Absence, nie Essence. Ha, dobra. Yellow Elder, słuchajcie, trzeba uważać. Kurczę, wpakowałem się pięknie normalnie. Dobra, gdzie jesteś, Mendo? No, walka z nim jest strasznie schematyczna, także trzeba uważać. A i tu się pojawia teraz Shaper. A propos tego drugiego bossa, o którym mówiłem, to właśnie Shaper go tutaj wspomaga delikatnie. Dlatego trzeba uważać. Szczególnie na Uber Elderze, bo ten zwykły jest prosty jak cholera. Ubijamy portale kulturalnie. Shaper nam się zajmuje tym czymś śmiesznym. O! Tu już nam połączył kolejną stronę, także fajnie. Nam łączy kolejną. Jeden z bardziej mozolnych chyba etapów w trakcie walki. Null portal. Otworzył trójkę, ok. Jeszcze została jedna. Coraz więcej tych portali i tak dalej się pojawia swoją drogą. Czwórkę. Dobra, leży praktycznie. Si. I wbijamy się szybko do Zany. Okej. Okay. Ranger Bow. Jest gówno. No, nie ma źle. Okej, okay, mamy już ubitego Eldera. Także fajnie, teraz jestem ciekaw, co się z mapą stało. Ok, właśnie, teraz cały Elder zniknął. No tak, ale to nic, bo po kilku kolejnych... Oj, nie tu chciałem. Po kilku kolejnych walkach z Shaperem w tym przypadku, na mapkach z Shaperem, za chwilę się pojawi, także to akurat nie jest
Nie jest problem. Chyba, że nie, jeszcze nie. Cały progres u Eldera się resetuje wtedy i trzeba czekać, aż się zrespi na nowo. Dobra, no mamy kilka itemków. Nie wiem, czemu to wziąłem tutaj, ale dobra, to tu się sprzeda, to się sprzeda. Hope Shredder. To się sprzeda, bo to jest gówno. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Spodziewajcie się kolejnych odcinków w sumie tego typu, z walki z jakimiś bossami typu Elder czy Shaper za niedługo, czy nawet Atsiri jakąś, którą jak uzbieram fragmenty. No, pamiętajcie o ocenie filmu, tam poklikajcie Discordy, Instagramy i inne takie dziwne rzeczy. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, szerokości i do usłyszenia.